Hej, cześć, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku z Pet Simulator X. Dzisiaj porozmawiamy sobie o nowym Pet Simulatorku, który będzie nazwany Pet Simulator Z albo Pet Simulator 4. Tutaj tak naprawdę nie wiemy, jak to będzie wyglądało oficjalnie, w sensie tak ostatecznie, no ale najważniejsze jest to, że tak naprawdę będziemy mieli już bardzo bliziutko nową gierkę. I to bardzo, bardzo blisko, ponieważ tak jak wam mówiłem, specjalnie obserwowałem przez tydzień, co się dzieje na stronie Happy Pet Game. No i jakby raczej da się domyślić, że jest to update'owane dosłownie co kilka minut, co kilka godzin, no i ciągle widać, że coś tam dodają. Poza tym mamy też leaky, które są naprawdę grube, no i to też bardzo dużo nam mówi. Prawdopodobnie nawet dostaniemy jakiegoś huge'a na start, który będzie takim oto hobikiem, jak teraz widzicie. Ogólnie zostawcie łapę w górę, suba na kanale, żeby wiedzieć o wszystkich leakach na bieżąco, tak samo jak z kopalnią było, tak samo jak z cenami huge'y. Pamiętajcie, żeby po prostu subować kanał, no i wbijać na Discorda, macie link w opisie i słuchajcie, tam macie darmowe losowanka. Też dziękuję bardzo tutaj za dwa prezenciki od Matoria oraz Jotron. Dzięki bardzo chłopaki za 101 milionów łącznie i peciszka. Bardzo mi się to przyda. I tak jak mówiłem, mamy tego huge'a, takiego haptera, takiego chomiczka. Wygląda jak na takiego, no wygląda jakby to był huge na start, wiecie. Mógłby być taki huge na start darmowy, żeby wbić na nowy pet symulatorek. Myślę, że Preston będzie musiał jakoś zachęcić ludzi, dlatego że tutaj wydali nawet pieniądze, wiecie, realne pieniądze na Titaniki jako pluszaki. Wydawali ludzie na huge'a jako pluszaki, pompowali kasę w pasy, więc tutaj na pewno, tak jak był Pet Simulator i Pet Simulator 2, to tutaj w X-ie myślę, że Preston będzie miał potężny problem, żeby przenieść ludzi na nową grę. Na pewno ludzie tam pójdą, ale mogą być zniesmaczeni, więc wydaje mi się, że jakiś darmowy huge'ik na pewno wpadnie. Zobaczymy, jak to będzie. Aczkolwiek mamy też inne tutaj, słuchajcie, grafiki. Mamy grafikę zębatki, czyli tutaj tej tu oto zębatki jest nieco inna. Tak samo mamy, słuchajcie, grafikę koszyczka i to wszystko jest nieco inne niż w naszym Pet Simulatorku. Ale oczywiście bardzo podobne. No to jest kwestia taka, że jakby nie patrzcie na to, że to jest podobne, tylko po prostu na to, że cały czas są leaky rzeczy, jak właśnie takie nawet przyciski w, wiecie, przyciski po prostu, co nie w gierce. Więc widać, że robią ciągle tą grę i że bardzo blisko jest ona wydania. Będę was informował oczywiście o nowych rzeczach. Dalej mamy też taką ikonkę jajka w koszyku, więc tutaj pasuje to na te exclusive eggi, tylko nie wiem w jakim sensie to będzie. Być może gdzieś na boku będziemy mieli ikonkę. Ikonki potek oczywiście, czerwone, na obrażenia, na coiny, na laka i tutaj was nie zaskoczyłem, ale zaskoczę was ostatnią potką, ponieważ tutaj jest miksturka na diamenty. Triple Diamonds, które sam używałem, sam kupiłem, naprawdę oddawało i ta potka będzie dostępna w nowym Pet Simulatorku, jak widzicie jest tutaj w likach, więc na pewno na 100% będzie ta potka dostępna i wydaje mi się, że to będzie mega fajne, no bo wiecie, będzie można te gemy szybciej sobie zdobyć. Nie wiemy, czy będzie tam kopalnia, zakładam, że jak są takie problemy z nią i musieli, wiecie, tutaj postawić tego kloca, jak wam pokazywałem w poprzednim odcinku tutaj takiego klocuszka i wyjaśniałem, o co chodzi, no to na pewno mogłem z tego zrezygnować. Coś mi się wydaje, że zrezygnuję, będzie coś innego. No i słuchajcie, co dalej? Jeżeli chodzi właśnie o nasz Pet Simulator, mówmy 4 w sumie, albo Pet Simulator Z. Wydaje mi się, że wiecie, zagrają na nosie ludzie, którzy tworzą PSZ i nazwą to Pet Simulator Z. Coś mi się tak wydaje. W każdym razie, mamy też ikonkę handlu. Taka nowa, taka podobna. Mamy ikonkę Mega Storage. I tutaj mamy tą ikonkę, wiecie, na peciszki, na miejsce na pety. Jak mamy Pet Storage, mamy Super Pet Storage, to jest Mega Pet Storage, więc będzie pewnie jeszcze plus 1000 Pet Storage, czy coś takiego. To jest tak nowa ikonka, więc tutaj możemy się spodziewać jeszcze większej ilości dostępnego miejsca w ekwipunku i jeszcze, słuchajcie, mamy takiego huge'a nowego, który jest takim kotem, fairy kotek, nie wiem, taki mega dziwny, moim zdaniem bardzo nieudany i ludzie też się dziwili, co to jest za potwór, ale nie, serio, to coś im nie szło, ale słuchajcie, to jest testowe, także tutaj raczej ten huge i tak się zmieni. Jeżeli chodzi o leaky i huge'y, to mamy jeszcze takiego bobra i takiego, nie wiem, ala samuraja, kota, nie wiem, coś takiego. Wygląda to naprawdę fajnie. No i słuchajcie, jeżeli chodzi właśnie o te leaky, to by było na tyle, jeżeli chodzi o takie nowe, bo te poprzednie, nie będę wam przypominał o poprzednich, bo tak naprawdę jest ich już tyle i tyle filmów o tym zrobiłem, że nie ma sensu. Chciałem was po prostu poinformować, że bardzo wielkimi krokami zbliża się ten nowy Pet Simulatorek. I widzowie, dajcie mi znać w komentarzach w tym momencie, jak wy się na to zapatrujecie, w sensie będziecie grali na pewno, czy raczej zostajecie przy PSX-ie, czy może na przykład zagracie i stestujecie i powiecie, o lepsze, no to tam zostanę. Mi się wydaje, że najlepiej by było, jakbyście zagrali. Ja na pewno będę nagrywał dużo, live'ował też, słuchajcie, wtedy, więc będzie co u mnie oglądać, będę was tutaj poradnikował w nowym Pet Simulatorku, więc możecie na mnie liczyć jak zawsze, dlatego tak mówię o tych subach i łapkach, no bo serio, można liczyć na Berzika, tak mi się przynajmniej wydaje, ludzie też tak piszą, że chyba liczyć można na info, no więc słuchajcie, no zawsze będę wam jakoś pomagał w
tym nowym Pet Simulatorku i będziemy sobie też rzeczy wysyłali za darmo, wiadomo, na Discordzie, więc na Discorda koniecznie wbijajcie. No i co mogę powiedzieć, widzowie, ten oto tutaj Dragon aż śpiewa cały z radości o nowym Pet Simulatorze. Oczywiście ten jeszcze długo pożyje, wiadomo, nawet sprzedali ostatnio pluszaki, te huge, które były niedawno, one sobie powróciły, już są sprzedane, więc Preston mega jeszcze zarobi z PSX-a, zanim przejdzie na nową gierkę, wiadomo, nie musi się śpieszyć, bo ludzie i tak grają. Za niedługo mamy nowy Summer Event Part 2, więc na pewno wam też coś nagram, bo tym razem już będę w domu, więc generalnie zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na pewno możemy się powoli już szykować na nowy Pet Simulator, no i zobaczymy, jak oni to zrobią. Wydaje mi się, widzowie, tak na moje, że będzie jakiś darmowy huge, że będzie jakaś nagroda, po prostu wydaje mi się, że właśnie ten huge'ek, jak było z Huge Szefkatem, żeby zainteresować ludzi, żeby zachęcić ich do przejścia na nową grę. No bo co z tego, że dadzą, wiecie, huge'a każdemu na start, jak tak naprawdę tych huge będzie więcej, a ten huge na start będzie tani tak naprawdę. Może być jak Hellrock tutaj kiedyś za 9B. No zobaczmy, jak tam system w ogóle walut będzie, sprzedaży i tak dalej, ale generalnie, tak jak mówiłem, no będzie to miało sens, żeby ludzi zachęcić. Zobaczymy, co zrobią. Ten hamterek wygląda jak taki podstawowy huge, co nie? Jakbym miał powiedzieć, taki jak macie huge doga, huge kata, no to jest bardzo taki podstawowy peciszek, a patrząc na to, co Preston robi i jak bardzo lubi coś rozdać za darmo, kiedy ma do tego interes, no to coś bym tak czuł, że może tak być. I słuchajcie, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Nie będę przedłużał, trzymajcie się, do następnego i siemano.